Dzień dobry Państwu, witamy ze studia w Warszawie. No i witam, już widzę, że się włączają słuchacze, bardzo mi miło. Ze studia w Warszawie na Starówce świeci słońce, na Saskiej Kępie pochmurno i mrzy. Taka to nasza Warszawa wielka. Z nami Jan Śpiewak jak zwykle. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Mówi Milo Kurtis. No i no, znowu będziecie się na nas wściekać, ale nam to w ogóle nie przeszkadza, bo to znaczy, że wzbudzamy reakcję. Ja na przykład uwielbiam, jak po koncercie nagle robi się cisza. Najdłuższa cisza, jak grałem na Jazz Jamboree ostatnim, trwała 60 sekund. Wow. I taki jeden z najwybitniejszych saksofonistów świata, który przyjął moje zaproszenie, mówi mi, że to była najbardziej ekscytująca cisza, jaką w życiu słyszał, wiesz. No czasem mniej znaczy więcej. To jest no właśnie, no wiesz, no zawsze lepiej, jak to się, zostawić niedosyt niż przesyt. Absolutnie zgadzam się. Nam proponują, żeby częściej robić audycję, bo okazuje się, że mamy kilku słuchaczy, może nawet kilkunastu. Oczywiście się wygłupią, wiem, że są tysiące. I słuchajcie, teraz ogłoszenia sądowe. Nie, sądowe to ty jesteś specjalista. Chociaż ja też dostałem niestety od sądu nieźle, ale to wszystko jedno. Moje sprawy są takie osobiste, a twoje są społeczne. Słuchajcie, żeby było więcej naszych audycji, to się Radio Wnet prowadzi teraz, bo my jesteśmy biednym radiem, jak wiecie. Jest coś takiego, możecie wchodzić na zrzutka.pl/radiownet, Radio Wnet pisane razem i się zrzucać na nas i na innych. Tutaj macie Cejrowskiego, tu macie Śpiewaka, tam macie Ikonowicza, tu macie starych antykomunistów walczących z komuną, tak powiedzmy. To niekoniecznie antykomuniści, bo dużo lewicy było w stanie wojennym i przedtem. Ale antysystemowi ludzie. No i mamy antysystemowego człowieka, właściwie to dwóch, w sekcji lewackiej Radia Wnet. Wiem, że wielu z was nie podoba się nazwa, ale nas to tak specjalnie... Miło, że wzbudzamy emocje. O! Po to to robimy. No na tym polega wolność słowa i debaty publicznej, że no właśnie, że trzeba prowokować oczywiście tak, żeby starać się możliwie nie urażać innych, chociaż czasem nie da się inaczej tego zrobić i granica wolności słowa, no po prostu no, moim zdaniem przebiega tam, gdzie można komuś fizycznie zagrozić, tak? Gdzie faktycznie możesz, wzywasz kogoś do nienawiści, do przemocy. Tak. Ale tak poza tym, to ja jestem wielkim zwolennikiem prowokacji i mówienia często rzeczy na krawędzi. Po prostu to wprowadza ferment i bez tego, myślę, wydaje, że byłoby nudno i też wiele rzeczy byłoby ciągle przed nami nieodkrytych. No i za to zginął Sokrates. No, Sokrates. I za to zginął... Giordano Buru, no chyba jakoś... Jezus Chrystus. No, Jezus Chrystus. No. Wiesz, no oni umarli za prawdę i dobrowolnie jednak. Wiesz, no przecież Sokrates mógł uniknąć śmierci. Bez problemu. No, proponowali uczniowie, przekupili przecież strażników, on mógł uciec. No, i tak, powiedział swoim uczniom, no jak, no, jeśli ja ucieknę, to wszystko, co mówiłem, będzie nieprawdą. On zajmował się prowokowaniem, zadawaniem pytań, prawda? No, tak. Cała jego filozofia polega na zadawaniu pytań i my też zadajemy pytania. Absolutnie. Właściwie. Których inni nie chcą zadać. Więc ja ci zadaję pytanie, kurczę, o tą wolność słowa, bo to jest... Nie, no wiesz co, no bo to dzisiaj akurat oprócz tego, że... Znaczy ja uważam, że nie ma, że nie istnieje. Znaczy wiesz co, ona mam wrażenie, że jest jej coraz mniej. Znaczy, w mass mediach na pewno nie istnieje. Ale nie tylko w mass mediach jest coraz mniej, w świecie nauki jest jej przede wszystkim super mało, ale też w
wymiarze, że tak powiem, społecznym jest jej coraz mniej. Wiesz, ja toczę te swoje batalie ciągle. Teraz będę miał wyrok 1 czerwca na Dzień Dziecka. Dostanę wyrok zapewne. O kurczę, to już pojutrze. No, za to, że się we wtorek, za to, że się ośmieliłem, wiesz, wyrazić swoją opinię na temat wiceprezydenta Warszawy, który był odpowiedzialny za planowanie przestrzenne. No i ten proces miałem naprawdę dość niesamowity, bo ten proces, bo sędzia tak nałożyła jakby możliwość zadawania pytań, że nie byliśmy w stanie zadać po prostu pytań, wiesz, które by pokazywały szerszy kontekst tej mojej wypowiedzi. No i co? Pewnie zostanę skazany, a tylko tutaj słowem wyjaśnienia, no że jakby reprywatyzacja, afera reprywatyzacyjna Warszawy to była z jednej strony przejmowanie gruntów, ale z drugiej strony ich późniejsza zabudowa. I tutaj stoimy niedaleko nas, jest na Placu Zamkowym taki biurowiec, który powstał na lewo z reprywatyzacji. Klocem. Tak, tak. Jest to naprawdę... Bo ja tu mieszkam, wiesz, na tej samej ulicy. No nie, no to jest skandal. Ten budynek, który tu powstał, jest skandal. I dla pamięci Zachwatowicza, i dla wszystkich, którzy odbudowali Warszawę, to jest... Plama po prostu i się w grobie przewracają ci nasi budowniczowie, odbudowiczowie Warszawy, że powstał właśnie na lewo zreprywatyzowanej działce biurowiec, który nigdy nie powinien tutaj powstać. No i właśnie wiesz, no i tego dotyczyła moja krytyka pana prezydenta, że pomagał po prostu, czy biernie, czy niebiernie, ale pani, umożliwiał... wtedy pani prezydent. Ale to było akurat, ja mam proces z wiceprezydentem, wiesz, pani prezydent, już to też mówiłem, ale pani prezydent boi się mnie pozwać. No i co, nie pewnie stanę wyrok, nie? I wiesz, i w wymiarze sprawiedliwości, no tego... zrozumienia, na czym polega wolność słowa, jest bardzo, bardzo mało i ta wolność słowa jest ograniczana cały czas, mam wrażenie. Ale nie tylko tam, nie? No i jakby kolejną rzeczą, gdzie ta wolność słowa jest ograniczana, ze zdumieniem to postrzegam, to jest też nauka, tak? I świat nauki. No właśnie, to ciekawe. I to jest dość nieprawdopodobne, bo mamy historię, którą żyjemy od 2 lat, tak, czyli wirus z Wuhan. I po 2 latach... Z północnej Karoliny. Z północnej Karoliny, kto to woli, ale no, w Chinach, że tak powiem, on się pojawił pierwszy. I, no i nie byliśmy przez 2 lata, nawet nie mogliśmy zadawać pytań, czy przypadkiem ten wirus nie został stworzony w laboratorium i czy nie uciekł z tego laboratorium prawdopodobnie przez zaniedbanie, przez nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa, a potem ta historia była no, przez Chińczyków też, że tak powiem, i przez niestety WHO ukrywana, nie? I przez 1,5 roku nikt nie mógł zadawać pytania, czy to jest stworzony przez człowieka wirus, czy nie, bo jak zadałeś takie pytanie, no to byłeś od razu wyzywany od spiskowych teorii, od tego, że jesteś oszołomem. Płaskoziemcą. A teraz... Foliarzem. Foliarzem, absolutnie. I co więcej, wiesz, jakby nie tylko, że została, pamiętam, że Facebook banował w ogóle i YouTube banował posty, artykuły, materiały, które podawały wątpliwość tą oficjalną teorię, że on jest pochodzenia naturalnego. I mieliśmy ogromną cenzurę w mediach społecznościowych tego typu treści. I to jest jeden wymiar tej cenzury, że 2 korporacje z Kalifornii teraz mogą decydować w ogóle, co będziemy czytać, co będziemy myśleć. A z drugiej strony to, co mnie przeraża, to jest cenzura właśnie w świecie nauki. Nauki, która powinna być wolna od jakichkolwiek, prawda, interesów, od jakichkolwiek uprzedzeń. Po prostu tam się zadaje pytania, tak jak zadawał, jak powiedziałeś, Sokrates, a tutaj była taka sytuacja, że wirusolodzy, którzy, jak okazuje się, wirus... W ogóle nauka dzisiaj jest mega skorumpowana, tak? Ta. Dzisiaj cała opiera się na grantach, na tym, że dostaje... O tym za chwilę opowiemy. Ta. No i wiesz, i właściwie dopiero dzisiaj wychodzi na to, że no, wersja z wyjściem wirusa z laboratorium jest najbardziej popularna, a ci wirusolodzy przez... Znaczy najbardziej prawdopodobna, a ci wirusolodzy przez ten cały świat wirusologiczny, przez rok niemal, no siedział cicho, bo się bał, że stracą granty, nie? A teraz 2 dni temu Biden ogłosił, że dochodzenie w sprawie źródeł wirusa. Były szef takiej agencji roznoszenia chorób, znaczy prewencji przed roznoszeniem chorób amerykańskich, też powiedział, że najbardziej prawdopodobna, naukowiec też powiedział, że najbardziej prawdopodobna mu się wydaje wersja z tym, że ten po prostu uciekł z laboratorium. No i wiesz, no jakby... No, to jest coś na chłopski rozum, no jeśli ten Wuhan jest to laboratorium wirusologiczne i akurat tam się pojawia ten wirus jako pierwszy, no to byłoby dość przypadkowe, prawda? Stamtąd wyciekł jako pierwszy. No tak, no teraz... No, nie, badania wiesz, według tego, co ja słyszałem jeszcze w grudniu czy w styczniu tego roku albo w grudniu zeszłego, rozpoczęły się w laboratoriach Uniwersytetu Północnej Karoliny.
Oni mają bardzo dobrze zabezpieczone laboratorium. W Wuhan prawdopodobnie nie było takiego bezpieczeństwa, dlatego wyciekł ten wirus. Ale tam pracowali Chińczycy, naukowcy chińscy, francuscy, włoscy, nawet jedna Polka i amerykańscy oczywiście. Oni dostali, tak jak ty mówisz, granty oczywiście na badania, ale przyszedł, no i dostali w ogóle od medal od Ministerstwa Nauki Chińskiej Republiki Ludowej. No to jest na papierze wszystko, wiesz, no i te pieniądze można sprawdzić, wiesz, przelewy, bo no, bankowości nie da się aż tak ukryć, bo nie dostawali przez Kaimany. Ale wiesz, to już nie są żadne ten, Fauci, czyli ten główny lekarz od wirusa, który cały czas w Stanach Zjednoczonych tego, no to on wystąpił tydzień temu przed Komisją Senatu, gdzie mówił, że te pieniądze faktycznie, że dawali granty Chińczykom na te badania faktycznie... To później dawali, bo Obama, kiedyś się dowiedział, jakie tam badania są prowadzone, zabronił. Mhm. I wtedy ci wszyscy chińscy, amerykańscy, jeszcze francuscy naukowcy przenieśli się właśnie wtedy do Wuhan. I wtedy dostawali właśnie od Amerykanów pieniądze. No tak, czyli outsourcing niebezpiecznych badań do krajów, gdzie nie przestrzega się wszystkich zasad bezpieczeństwa. Wiemy coś na ten temat. Podobnie działa przemysł odzieżowy, nie? Że mamy H&M, ma fabryki w Indonezji, Malezji, zatruwa lokalne rzeki, grunty, wykorzystuje pracę dzieci i tak dalej, i tak dalej. Pewnie z tymi Chinami było podobnie, że tam było taniej, że nie wszyscy przestrzegali tych zasad bezpieczeństwa. Nie, no z Chinami było, nie chodziło o zasady bezpieczeństwa. To, że było taniej, to prawdopodobnie tak, ale z Chinami było, przepraszam bardzo, zapomniałem wyłączyć telefon. Z Chinami było tak, że Obama zabronił po prostu prowadzenia badań na terenie Stanów Zjednoczonych. Wiesz, dlaczego mają, Amerykanie mają na Kubie, mają to więzienie swoje, ten obóz koncentracyjny. Guantanamo. No właśnie, ale dlaczego? No dlatego, że tego na terenie Ameryki się nie da robić. Obama zabronił na terenie Ameryki, no to przeniosło się do Chin. To miał zamknąć zresztą to Guantanamo i do tej pory ono obiecał istnieje. 8 lat, nie, jakie 8? 12 lat temu obiecał. On obiecał to w pierwszej kampanii wyborczej, no. Obiecał cazanki, jak mówimy radość, jak to mawia stare chińskie powiedzenie. No i wiesz, no i kurczę. No i wiesz, i prawdopodobnie, wiesz, i prawdopodobnie, no dla mnie to jest niesamowite, tak, że są po prostu jakieś tematy teraz tabu istnieją, których nie możemy z jakichś powodów dotykać, nie? Ja przeczytałem, wiesz, zanim tu przyszedłem, to przyjechałem taki nagrzany, bo przeczytałem właśnie na takiej lewicowej stronie instagramowej, już nie będę podawać jakiej, taki komentarz, nie, że po prostu poczekaj, tutaj gdzieś miałem, że lewica nigdy nie była za wolnością słowa, za wolnością słowa to nie jest lewicowy postulat. Jesteśmy za odpowiedzialnością za słowa. Aha. I kto ma tą odpowiedzialność za słowa, że tak powiem, wykorzystać? Jakby, żeby było jasne, lewica zawsze była za wolnością słowa, no bo cenzura właśnie. Kogo dotyka? Kto może stosować cenzurę w ogóle? Tylko ktoś, kto ma władzę, tylko silniejszy może stosować cenzurę nad tym słabszym. I ja jako osoba, która walczyła z aferą reprywatyzacyjną, którego też nazywali oszołem przez lata i mam wiele wyroków za zniesławienie i tak dalej, dla nas krzyczenie, że tutaj kradną, tu jest mafia, biorą łapówki, rozkradają miasto, wyrzucają ludzi na bruk, to była jedyna broń, tak? Bo prokuratura nie działała, bo sądy nie działały, bo policja nie działała, bo prawda, ratusz działał jak działał. I gdy się atakuje wolność słowa, to tak naprawdę kogo się atakuje? No właśnie takich ludzi jak my, którzy nie mają kolegów w Facebooku, nie mają kolegów w Google'u i to myślenie, to cancel culture jeszcze, tak, to już nie chcę nawet się w to dawać. Co to znaczy? Przepraszam. No że ktoś coś powiedział 20 lat temu i dlatego dzisiaj będziemy oceniać go z punktu widzenia tego, co zrobił, wiesz, 10 lat temu i nie wiem, wyrzucimy go z pracy, bo nie wiem, bo napisał jakiś seksistowski żarcik 10 lat temu, mimo że już jest zupełnie inną osobą, przeprosił i tak dalej, tak? No wiesz, jakby takie, to wcześniej dla mnie była domena prawicy, tak? Właśnie te rzeczy, które dzisiaj widzę na lewicy, nie? I teraz widzę, że po prostu część tej bo ty mylisz prawdopodobnie, wiesz, pamiętaj o tym, że tak naprawdę mnie się wydaje, że już nie ma prawicy i lewicy, wiesz. No teraz możemy pogadać o wielkim marksiście Jarosławie Kaczyńskim. No przecież on prospołeczną ustawę wprowadza, ale do tego przejdziemy w drugiej części. Ale jaka to prawica, wiesz, no, gdzie? No prawica to są korwinowcy, to jest ta Konfederacja i tak dalej. To jest dla mnie
mnie prawica. Ale nie PiS. To są nihiliści dla mnie. W każdym razie ta lewica, o którym ty mówisz, którzy napisali, że lewica nie jest za wolnością słowa, to tak naprawdę to nie są... Jest jedno słowo, które określa tych ludzi, określa też tych platformersów i tych różnych, wiesz, tych, jak się nazywa ten telewizyjna gwiazda, co teraz na partię zakłada. Hołownia. Hołownia. Trudno mi zapamiętać. Dla Greka to jest bardzo trudne nazwisko. A co, wy H nie wymawiać? Nie, no wymawiamy H, ale no jakieś takie dziwne jest to nazwisko dla mnie. W każdym razie, wiesz, to przecież wszystko są neoliberałowie. Tak. Wiesz, i niektóre, nie wiem dlaczego ci, którzy uważają się za prawicę, nazywają neoliberałów lewicą. Wiesz, no jest lewicowy, no, Zandberg jest na pewno lewicowy. Moim zdaniem, ale to moim zdaniem. Wiesz, bo lewica, jakby żeby było jasne, wszystkich jasne, lewica jest za emancypacją grup klas społecznych, tak? Da. A nie, jakby nie wierzy w to, że można poprzez rynek i indywidualizm dokonać emancypacji społecznej, tak? Bo to, co proponują dzisiaj neoliberałowie przebrani za lewicę, to mówią, wszystko jest kwestią wolnego wyboru, ty możesz być kim chcesz, prawda? To jakby dają tą narrację, prawda, mega indywidualistyczną, która jest skupiona na sobie, podczas gdy lewica czy socjaliści zawsze myśleli, my myśląc o całym społeczeństwie, o różnych jego odłamach i tak dalej. Nie było tego, nigdy nie było tej po prostu indywidualistycznego, narcystycznego natrętu, który dzisiaj jest i który obserwuję, tak? I, no i wiesz, no i wydaje mi się, że to chodzi, nie? Że... No, dużo ludzi w Polsce nie potrafi zrozumieć, że do partii komunistycznej w Grecji, Włoszech czy Francji należeli milionerzy, ultrabogaci ludzie byli i dzielili się tym swoim majątkiem, wiesz, i w ich fabrykach rzeczywiście dobrze się zarabiało. No mało tego było, ale dla nas tu w Polsce, kiedy mieliśmy tutaj, wiesz, tak zwaną komunę, nie wiem jak nazwać ten system, bo totalitarny realny to... Realny socjalizm. O, to jest jeszcze... nie wiem jak ten system. My mieliśmy, wiesz, no, z moją muzyką, to był rozkwit polskiego jazzu, rozkwit teatru, w latach 70. na festiwali Teatru Otwartego przyjeżdżali najwięksi reżyserzy świata uczyć się od Grotowskiego. Przyjeżdżali, wiesz, oglądać Polską Szkołę Plakatu. Tu wielcy artyści z całego świata przyjeżdżali się uczyć. Za komuny, za Gierka. Teraz my kopiujemy kicz anglosaski. Niestety. Wiesz, teatru już nie ma tak naprawdę, bo teatr nowoczesny, no to musi facet z siusiakiem na wierzchu wystąpić, to no wtedy mamy teatr awangardowy, wiesz, no. No i tak, wiesz, ja to oczywiście skracam, no, trochę się wyśmiewam, ale ja pracowałem w teatrze 5 lat i wiesz, no i widzę, co się dzieje, wiesz, jednak wolę... Poszedłem z teściową, nie powiem z jakiej rodziny, ale z jednej z takich magnackich rodzin, które doprowadziły do upadku pierwszego Rzeczypospolitej. A teraz odzyskują grunty i majątki w ramach jeszcze, podziękowania za rozbiory. I jeszcze biedni ludzie muszą, znaczy biedni ludzie, społeczeństwo musi im płacić. Tak. No ale anyway, w każdym razie, wiesz, poszedłem... No, wiesz, no, kapitalizm nie sprzyja, umówmy się, kapitalizm w takich krajach jak Polska, takich półperyferyjnych, które próbują się wybić na niepodległość, tak, na suwerenność, co im się specjalnie nie udaje, umówmy się, to w takich krajach, no to ten system nie sprzyja specjalnie sztuce i kulturze, no umówmy się. No, no właśnie. Znaczy, wiesz co, robiąc to, co ja robię, to ja mogę to robić, wiesz, no, ale, bez względu na system. Ale ty masz jaką pozycję, wiesz, i tak dalej. Nie pozycję, no ale ja to robiłem też 50 lat temu. No tak, ale myślisz, że dzisiaj, gdybyś zaczynał jako młody, wiesz, chłopak, miałbyś takie sukcesy? Jeszcze większe sukcesy. Miałbyś jeszcze większe sukcesy. No tak, ja uważam, że młodzież jest, wiesz co, no a propos, wolność słowa, no, ale demonstracje, wiesz. Jak my wychodziliśmy na demonstrację przeciwko czołgom, armatkom wodnym, granatom gazowym i tak dalej, to jak wychodziły dziewczyny i chłopaki w stanie wojennym na demonstrację, to my się każdy miał z tyłu głowy to, że być może nie wróci do domu. No tak. Być może mu złamią rękę, nogę, wiesz, obiją, wiesz, będzie cały fioletowy i tak dalej. W taki sposób wychodziliśmy na demonstrację, że miałeś tą świadomość i było nas setki tysięcy. Teraz młodzież wychodzi na demonstrację
duża część, nie wiem jaki procent, ale duża część jest teraz COVID i zabronione zgromadzenia. Nie ma żadnych demonstracji, no to, Milo. Były demonstracje, no, tam były. Z 500 osób wychodzi, wiesz, ale dla fanów wychodzą dziewczyny tam. No, moi znajomi brali udział w tych demonstracjach i opowiadali, jak to, wiesz, tacy znajomi ideowi, którzy rzeczywiście uważali prawa kobiet i tak dalej. A tu widzą dziewczyny z liceum. Ha, wiesz, ale tak, no, ale to, kupiła kieskę. Dobra, teraz wiesz, jakaś dziewczyna dostała pałką od tajniaków. No i zrobiła się afera, te neoliberalne media. Wiesz, no i zapominają, bo prowadzą te neoliberalne media ludzie z mojego pokolenia. Ludzie, którzy w stanie wojennym walczyli. Prowadzą te media ludzie, którzy zakładali Komitet Obrony Robotników, rozumiesz? Czyli właściwie to był lewicowy ruch Komitet Obrony Robotników. No powiedzmy, no, ale antysystemowy. No. I teraz oni, wiesz, no pałką dostała. No dostała, no, no co ja poradzę? Wolałbym, żeby nie dostała. Ale dostała. My dostawaliśmy troszeczkę ostrzej. I patrzę, że teraz ledwo dotkniesz, wiesz, no, w Stanach, gdyby ta pani, która prowadzi te strajki, ta, co tak strasznie przeklina, nie pamiętam też jej nazwiska, ale, wiesz, ona miała COVID. I splunęła, wiesz, no, splunęła temu policjantowi w twarz. Bez maski był policjant. I wiesz co, no, wiesz, że w Stanach ona by nie żyła. No to, a to nie jest chyba punkt, jakby Stany, jakby uznaliśmy, jakby chyba przykład, wiemy, że nie jest to dobry punkt odniesienia dla nas. Za splunięcie tak. Byłaby natychmiast we Francji, Wielkiej Brytanii, w Niemczech aresztowana. No nie, no oczywiście, no to... Tutaj byłem na demonstracji, jak wiesz, no powstał taki ruch Obywatele RP. Ja pamiętam jak miesięcznice, no bo ja tu mieszkam, nie? Miesięcznice się kończyły. 40-50 osób z krzyżykiem takim małym, z portretem Lecha Kaczyńskiego i szli sobie i nagle się pojawili Obywatele RP, zablokowali ich. Za miesiąc już było 500 osób, nie 30-40, a po trzech miesiącach było 2,5 tysiąca. No, tak samo było z Marszem Niepodległości. Ja też swego czasu blokowałem Marsz Niepodległości, no, i potem, że tak powiem, po tych blokadach Marszu Niepodległości tych... Dostałeś w łeb? Wiesz co, nie dostałem. Raz tak zostałem tak lekko skopany przez tajniaka, ale to no nie było to miłe doświadczenie, ale też bez przesady, tak? W sensie znalazłem się w miejscu, w którym rzeczywiście chyba nie powinienem był wtedy być. I faktycznie ta strategia blokowania tych marszów no, przyniosła odwróconą tą, ale no wiesz, jakby, ale no my się zgadzamy chyba, że jakby wolność słowa czy wolność wyrażania swoich poglądów, no jakby do tego wszyscy muszą mieć prawo i muszą mieć prawo robić to w sposób bezpieczny. Ale ty nie masz prawa. No ja nie mam, no moje prawo do tego jakby jest regularnie ograniczone na drodze sądowej, tak? No właśnie, no, ale sąd ci nie pozwala na wolność słowa. No tak, nie, no bo wiesz, znaczy... A Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się, wiesz, bo on cały czas działa, pan Bodnar. No wiesz, no za mało, tak, za mało jest ochrony tych sygnalistów. No wszyscy wiemy, że w takim państwie no, rządzi prawo silniejszego, tak, no jakby i ci bogaci mają więcej do powiedzenia w wymiarze sprawiedliwości, ale jeśli chodzi o te protesty, no to wiesz, no to jakby, musimy dbać o to, żeby po prostu nikomu nie łamano rąk, nikomu nie robiono krzywdy na protestach. Wszyscy się zgadzamy, że polska policja jest naprawdę łagodna i jeśli chodzi o te wydarzenia. Ale też na przykład ograniczanie możliwości protestu, gdy nie ma tego, gdy nie ma stanu wyjątkowego, tak? Gdy wszystko się robi przez jakieś rozporządzenia. No słuchaj, no po prostu to jest wszystko na niby. Na niby jest ta dyktatura Kaczyńskiego, na niby jest państwo, na niby jest ta opozycja. Ja mam wrażenie, że po prostu jesteśmy w takim teatrze po prostu, wiesz, kukiełek, tak? I jakby nic tu nie jest na poważnie, ale czy kiedykolwiek było? Mówiłeś, że no, nawet za czasach tej dyktatury PRL-owskiej, to też nie, jak porównasz tego do Węgier, tak, co się działo na Węgrzech czy w Czechach, no to jednak to było no też właśnie, dużo lżej. Czy w Bułgarii, czy w Bułgarii, czy w RF, czy w Rumunii, no to jednak to był najśmieszniejszy podobno barak w obozie, nie? Ja, tak, więc, jakby, no, więc może, wiesz, może ma to swoje zalety, że jest wszystko na niby. No wiesz, to ja wtedy też byłem młody, więc wiesz, no młodość się wspomina wszystko jedno gdzie, nawet jak w więzieniu byś spędził młodość, to byś wspominał fajne rzeczy z więzienia, a nie, wiesz... A nie kiepskie. Dobra. No i ty? No i już wiesz, że przegrasz, tak? Tak, wiem, że znaczy raczej tak, bo wiesz, no bo ta sędzia była naprawdę mega stronnicza. Jak chcecie zobaczyć sobie... To ja widziałem to. Na moim YouTubie to jest... To jest odjazd. Odjazd jest. To jest niesamowite. To mi przypominało. Oglądałem ostatnio doku Polsat. Polsat ma taki kanał dokumentalny. Mm-hmm.
i oglądałem stalinowskie procesy. Mhm. No nie, no bez przesady. Milo. Ale stary sędziowie dokładnie tak mówili jak ta pani. Oj, chyba, ojej, ale nie wymieniliśmy nazwiska. Tak, więc uważaj, żebyś... Ojej, nie... bo już się zacznę bać tak jak ty, a ja miałem się polityką nie zajmować. No, widać, że sprawami społecznymi bardziej zajmuję. Znaczy widać, że to nie jest sędzia, w tym sensie, że to widać, że to nie jest sędzia, tylko że to jest, widać, że to jest urzędnik, który ma swoje ewidentne antypatie i sympatie. Myśli o tym bardzo, bardzo, no mówmy się, to jest bardzo wielu sędziów, to są bardzo prości ludzie, no to nie są orły jakiegoś intelektu, tak? I jakby ja niestety... przez dostała wytyczne. Podróż. Nie wiem, czy dostała wytyczne, czy po prostu jest po stronie silniejszych i Platformy Obywatelskiej, a ja jestem tym, który krytykuje Platformę, więc trzeba mu dojechać. A jeszcze w dodatku ułaskawiony, kurczę. No, wiesz, jakby... Przez urząd. No, jakby... Co robić? No, teraz mnie Andrzej Halicki, czyli szef PO na Mazowszu mnie pozwał za to, za inny mój filmik na YouTubie, więc oglądajcie moje filmiki na YouTubie, zanim tak znikną. Koniecznie oglądajcie. Ja oglądam i no i jest szok. Jest szok, że... Wiesz co, no, ja rozmawiałem ostatnio z pewną artystką, bardzo, bardzo znaną, więc nie wymienię jej nazwiska. I ona mówi, my mamy obowiązek zajmować głos w sprawach społecznych, politycznych. Wiesz, ja mówię jej, słuchaj, w Polsce jest taka sytuacja, że Polacy, ale to już długo o tym piszę w kronikach, później pisze Aleksander Fredro, wiesz, to nie jest dzisiaj akurat się stało. Jest coś takiego, że Polacy podchodzą strasznie emocjonalnie i z fobiami. I dziennikarze, i politycy, i artyści. I teraz mówię do niej a propos artyści. No wiesz, dla mnie tych polityków, no to zliczę na palcach jednej ręki, na mniej niż połowie palców jednej ręki. To wiecie, ilu to jest. Jak ktoś zna matematykę albo logikę. Ja jej mówię, słuchaj, my artyści tak naprawdę to emocje powinniśmy zachowywać dla sztuki, żeby na scenie się wyrażać i wiesz, no w sztuce, czy w kompozycjach i tak dalej. Ale teraz, czy brać udział w tych przepychankach tych chłopców w krótkich majteczkach, wiesz... I tu nie piję do budki oczywiście. Sam mam takie zdjęcia. Marynarka u góry, majtki na dole. No właśnie. Zdarzyło mi się. Wszystko jedno. Ja mówię o tym, że politycy i dziennikarze kierują się emocjami, a nie logiczną kalkulacją. Ale emocje i nienawiść, one powodują, że logicznie nie możesz myśleć. Ale nienawiść jest najlepszym teraz metodą do nakręcania wyników sprzedaży, tak? No masz te wszystkie, wiesz, media tożsamościowe, Newsweek, Gazeta Wyborcza z jednej strony, z drugiej strony sieci, tak, nie wiem, Do Rzeczy i tak dalej, nie? Aha. No ale masz już dwie strony nareszcie. No ale jednak mechanizm tych mediów jest fatalny, tak, bo one nie każą ci zadawać pytań, one nie każą ci podważać tego, co możesz myśleć wcześniej, nie wyprowadzają cię, jak to mówią coache i psychologowie biznesu, ze twojej strefy komfortu, tylko cię utwierdzają w tym, co już wcześniej myślałeś i to jest moim zdaniem fatalne, tak, no, że jeśli się ograniczasz i dlatego to też jest a propos tego wolności słowa, no jak się ograniczasz po prostu we własnej bańce i cały czas słuchasz tego samego i no to wiesz, no to żaden postęp nie jest możliwy, też żadne porozumienie nie jest możliwe, tak? Ale jeśli chodzi o tych artystów, ja uważam, że... Wiesz, musisz wyłączyć ten... Przepraszam bardzo. Artyści, wiesz, no rozumiem, że jak artysta zaczyna być... To jest takie myślenie, że żyjemy w wyjątkowych czasach. Żyjemy być może, ale moim zdaniem zupełnie z innych powodów niż ci artyści myślą, tak? I że nasz przeciwnik jest wrogiem jak po prostu nie Hitler, tak? I każde chwyty są dozwolone, więc my musimy zabierać głos i walczyć, bo jesteśmy na potężnej wojnie i musimy po prostu użyć wszystkich środków, które są możliwe. I oni sobie to tak tłumaczą, tak? Ale wiesz, no ja też miałem inna historia, tak? Startowałem po pieniądze z PiS-u, tak, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i miałem bardzo znanego polskiego dokumentalistę w komisji, który oceniał mój projekt na film o reprywatyzacji, na rozwój tego filmu. I on mi wychodzi i mówi, no to jest...
to jest atak na Hannę Gronkiewicz-Waltz, to mi się nie podoba, że to jest takie polityczne. A potem mi mówi, jakbyście zrobili takie coś bardziej kameralnego, wiesz, ustawili kamerę na podwórku i oglądali za tych bohaterów, za ich plecami. Ale których bohaterów? Tych eksmitowanych kilkadziesiąt tysięcy ludzi? Ale wiesz, ja myślę sobie, człowieku, ja właśnie chcę pokazać ten wielki obrazek, chcę pokazać system, który doprowadził do tego, że ci ludzie są traktowani jak ta wkładka mięsna, a ty mi ciśniesz taki odpolityczniony przekaz, który właśnie ma jakby zdjąć odpowiedzialność kogokolwiek, tak, i tak naprawdę zamienia się w jakąś i mam wrażenie, że polska sztuka też dużo takich rzeczy ma, nie? Dzisiaj byłem na... Raperzy akurat tym się zajmują i dla mnie rap to nie jest jakby, no... Nie, no raperzy to jest konformizm, to jest sztuka konformizmu dzisiaj, no jakby... Nie zajmują się polityką? Oni się zajmują, ale właśnie w takim sensie walić TVP, Kurski, no dobra, każdy frajer może powiedzieć, że Kurski jest debilem, tak, i jest propagandzistą, to nie wymaga żadnej odwagi, tak? Weź protestuj przeciwko, nie wiem, koncernom medialnym, gigantycznym, Facebookowi, tak. Google'owi, nie wiem, deweloperom, zaprotestuj przeciwko prawdziwej, wiesz. No ale nie ma tej wolności słowa, nie tylko u nas. No wiesz co, jaki jest nasz stosunek do Trumpa, my obaj prywatnie wiemy. I bez względu na to, do Donalda Trumpa, prezydenta Stanów Zjednoczonych, i Facebook i Twitter po prostu zablokowały, ocenzurowały, wiesz, zablokowały prezydenta urzędującego Stanów Zjednoczonych Ameryki, bo o Rosji nie mówimy, bo tam, wiesz, no, czasami mówi się, że niezależne media rosyjskie podają, no to są tam niezależne media, czy nie ma, no. Dobra, ale jeśli takie wielkie firmy jak Twitter i Facebook blokują, wiesz, no, czyli cenzurują, no, faceta wykluczyli. No tak, no wiesz, no, nie, no, no wolność słowa jest dla tych, którzy się zgadzają z władzą, a gdzie dzisiaj władza? Władza to są wielkie pieniądze, no taka jest, no w bardzo dużym skrócie, tak, no jakby... Tutaj władza to są media i deweloperzy. No tak, w Polsce tak. No i wiesz, ja czytałem właśnie ostatnie wywiady z Kaczyńskim, napisałem taki tekstik też na ten temat i po prostu byłem w szoku, nie, że Jarosław Kaczyński powiedział, że nie był w stanie pokonać lobby deweloperskiego i dlatego tak. Program Mieszkanie Plus nie powstało i opowiadał o tym, jak próbował wyciągnąć 3 hektary działki z lasów państwowych, podbudowy osiedla mieszkaniowego i lasy państwowe mu nie pozwoliły tych 3 hektarów. No i jeszcze i koleje państwowe tak. Też. No wiesz, jakby się okazuje, że ten Kaczafi, potężny, wielki dyktator, po prostu nie daje rady. Nie jest w stanie nic zrobić po prostu. Jest taki, i że jedyne, co oni potrafią robić, to są te transfery, tak? No i jakby, i nie ma, i wiesz, no to też skaczyłem po tematach strasznie w tej dyskusji, ale wiesz, no jakby no pokazuje to tak naprawdę, kto rządzi państwem. No deweloperzy rządzą państwem, banki rządzą państwem, lokalne układy rządzą grupy lokalnych interesów, właśnie no rządzą tak. Państwem, tak, właśnie tutaj jakiś pan leśniczy w jakimś tam powiecie razem z panem, prawda, producentem o Jezus, fermy kurze, stary, to jest dopiero temat. To, co się dzieje na prowincji teraz z tymi fermami, to jest po prostu masakra. No w każdym razie, wiesz, no i tak wygląda prawdziwa władza, nie? I jakby, i wolność słowa jest po to, żeby tych ludzi krytykować, w nich walić, tak? A nie prawda... No ale media jednak walą w Kaczyńskiego. Cały czas, wiesz, no jednak, wiesz, bo ja jestem za tym, ty też jesteś za tym, żeby była poważna opozycja, prawda? Ale nie ma opozycji. Ciężko teraz, no. No, bo niestety, bo jedynym programem opozycji jest 8 gwiazdek. No nieźle to frasy nie wymyślił, tak. Ciekawe, czy się teraz tego wstydzi. Nie, no ja myślę, że wiesz, no Jarosław Kaczyński w ciągu ostatnich tygodni naprawdę przeszli do ofensywy. No i muszę powiedzieć, jako marksista, w sensie ja jestem socjolog, uważam, że to był jeden z lepszych socjologów. Mówisz o Funduszu Odbudowy? No o Murzowym Funduszu Odbudowy i w ogóle o tym Nowym Ładzie, no że jakby Jarosław Kaczyński rozpętał wojnę klasową i chyba tą wojnę klasową chce wygrać, no i to jest niesamowite, że... Ale on występuje w imieniu klasy... No, klasy robotniczej, no tak? Właśnie, dawniej się tak mówiło. W imieniu klasy mniej uprzywilejowanej. A tak, nie, no to jest po prostu piękne, tak, jakby wiesz, te pomysły podwyżki podatków dla bogatszych, bo nie chcę powiedzieć najbogatszych, bo oni to nie są dotknięci. Oni płacą podatki na Cyprze. Ale to jak od razu liberałowie wstąpili, wiesz, w obronę bogatych, od razu zajęli stanowisko, no to jest dość niesamowite. No. Pytanie, czy wytrzyma, tak? No i pytanie też oczywiście...
ten sojusz po prostu, który zawiązał PiS, tak, czyli właśnie sojusz biedniejszej części społecznej, że był w stanie zorganizować go jako pierwszy w ogóle mówi o progresji podatkowej tak w Polsce, żeby bogaci poszli, no to jest dość niesamowite. No, i faktycznie... no ale to są lewicowe postulaty. No tak, no i to powinna robić lewica, no ale lewica przez 30 lat w Polsce była zainteresowana robieniem dobrze bogatym, a nie... To ta lewica w Polsce, jak ja ich nazywałem właśnie neoliberałami. No jak tak. Przyjechałem do Polski, wiesz, jak patrzyłem tak z zewnątrz, to cztery były dla mnie partie. Partia socjalistyczna to był PiS, prawicowa wtedy dla mnie była Platforma. Wiesz, to było 20 lat temu. Może on już 20 lat istnieje, ja pierniczę. SLD to była partia liberalna i PSL, no to oczywiście, partia chłopska. Wiesz, czyli nepotyzm, tak. te wszystkie rzeczy. I takie było oczywiste. Teraz wszystko się pozmieniało, bo ten PiS to jest lewica jednak. No w punkcie ekonomicznym, no. Socjalnym. Socjalnym, no bo światopoglądowym to ciężko powiedzieć. Żeby... No to katolicka lewica. No, nie wiem, no, wiesz, na pewno, już nie chcę wracać do tematu aborcji, nie, ale na pewno faktem jest, no, że jeśli ktoś ma podwyższyć podatki bogatym w tym kraju, to tylko Kaczyński może chyba, tak, no bo... tylko on ma odwagę, no, tak? Tylko ma ale on też skonstruował taki sojusz, tak, tych właśnie tych gorzej zarabiających emerytów. Był w stanie po prostu tak zorganizować tą przestrzeń polityczną, żeby postawić ich przeciwko tym interesom, bogatszej części społeczeństwa. No tylko, że dla mnie oczywiście mi tu brakuje jako właśnie marksiście, mi brakuje oczywiście podatków dla korporacji cyfrowych, właśnie dla tego Big Techu, super dla Facebooku, bardzo, dla tego, dla najbogatszych Polaków. Tam oni wszyscy ciągle będą mieli super w Polsce, tak? Jakby wiesz, no i to jest problem, że opodatkowuje się tą bogatszą część klasy średniej, ale tych naprawdę bogatych się zostawia w spokoju, nie? No niestety, ale to trzeba dużo siły. Ja podejrzewam, że jeszcze będą mieli czas na przeprowadzenie tego, bo neoliberałowie tak szybko do władzy nie dojdą w Polsce, bo są głupi po prostu. Wiesz, bo neoliberałowie na świecie są superbanczy. Ja dopiero po 3 latach się zorientowałem, że propaganda amerykańska jest znacznie na wyższym poziomie niż sowiecka. No to kurczę, tam wszyscy wierzyli w to, co było napisane i to, co było w telewizji. Wtedy, kiedy ja tam mieszkałem, wiesz. No wiesz, no to Amczomski powiedział, że propaganda dla państw demokratycznych to są media korporacyjne i one stanowią jakby ekwiwalent przemocy w państwach autorytarnych, bo to jest forma de facto przemocy, ta propaganda, którą się mami od rana do wieczora, każdy będzie milionerem, niskie podatki dla bogatych, nie da się opodatkować bogatych, każdy jest kowalem własnego losu, wstawaj, zadłuż się, weź kredyt hipoteczny, nałóż jarzmo na siebie na 30 lat. To nie mówi się panie tym panie prezydencie Komorowskim. Nie, Borysław Komorowski to mógł występować jako reklama liberalizmu na świecie. Zmień kredyt, weź kredyt, zmień pracę, to po prostu... Albo za granicę i zarób, tak, nie? Tak. No to jest niesamowite, ale jednak popatrz, no, na te ustawy, bo to była afera, ja wiesz, z racji tego, że w radio pracuję, to oglądam telewizję, a poza tym ja jestem z tego pokolenia, które jest, no ogląda telewizję. Moi znajomi, moi muzycy w moim zespole nie oglądają. Nie mają telewizorów w ogóle w domu. To tak jak ja. No właśnie. Ale ja jestem z tego pokolenia, które ogląda. I oglądałem, bo to było arcyciekawe, co się stało, wiesz, w Sejmie, a później w Senacie. No ten fundusz, jak to tam odbudowy? Fundusz odbudowy. No właśnie, ten Nowy Ład, tak? No. Czy nie, Polski Ład. No to są chyba dwie rzeczy, że sam już mi się wszystko to myli. No tak, ale było niesamowite, bo wiesz, bo na terenie Sejmu dogadali się PiS i Lewica. Wiesz, no prowadzili rozmowy dosyć długi czas. Lewica przeprowadziła swoje tam, dała swoje postulaty, które PiS zaakceptował. Nie wiadomo, ile zaakceptował, ile nie, oczywiście. Tego my nie wiemy. Natomiast śmieszyło mnie, krzyczenie do telewizorów neoliberałów. Tu po nocy się dogadali. Najważniejsze jest po nocy. Po nocy się dogadali. Zdradzili o świcie. Zdradzili, wiesz. No, zdradzili, bo
A jak mieli nie zdradzić, kiedy... Ale kogo oni zdradzili? No błagam, no jakby w ogóle... Ale nie, ale Platforma uważa się, Budka się uważa za przywódcę opozycji, czyli Zandbergiego powinien zapytać. Ale ten sam Budka mówił już kilka miesięcy temu, że zagłosuje za funduszem odbudowy i w ogóle, wiesz. Więc oni dokonali wolty, więc dla mnie to było niesamowite obserwować te media liberalne, czy neoliberalne, wiesz, to jak nie, tam krzyczą to... na lewicę, wiesz, i starają się ją zaprowadzić, wiesz, kijem do porządku i do, żeby nie występowali przed szereg. I ta wściekłość tych mediów, właśnie, wiesz, Onetu, TVN-u, Newsweeka, Gazety Wyborczej, tyle głupich tekstów, które się tam pojawiły. Sikorski, który porównywał to do paktu Ribbentrop-Mołotow. No, ale ten człowiek to jest, no wiesz, to... No ale wiesz, myślałem, że on jakiś mądrzejszy jest jednak, wiesz. Nie, nie, on nie jest żaden mądrzejszy, bo ja pamiętam, to mi utkwiło w pamięci. To był najgorszy, moim zdaniem, prezydent, minister spraw zagranicznych po ostatnich 30 lat. Najgorszy. Jeśli on pojechał do Ukrainy i tam były Francuzi, Niemcy, Rosjanie i Polacy, nie? W tym Miński traktat czy coś. Polaków wyrzucono. Mm. Bo wiesz dlaczego? No. Wiesz, co on powiedział i to się nagrało i puszczały media. Mówił do opozycji, podpiszcie albo jutro zginiecie. Tak. No jak może minister spraw zagranicznych kraju, wiesz, takie groźby, wiesz, to przecież, no stracił jak zupełnie, może... Stracił temperament zupełnie. Ale jak może dyplomata polega na tym, że on musi hamować swoje emocje? On musi z uśmiechem, wiesz, nie, no on dyskutować, jest, nawet wrogowie dyplomaci. Pamiętam, że on mnie zbanował na Twitterze za tą jakąś taką małą złośliwość, taką, wiesz, w stylu, znasz mnie, potrafię pojechać, ale to była taka, no, zasadzie coś tam małego, wiesz, i od razu ban. Nie? No i faktycznie człowiek, który miał tak cienką skórę i tak potężne ego i tak wyobrażenie o sobie, że on był ale szefowo... Ale dalej takie ma. No tak, no tylko no faktycznie wtedy był... To wciąż on wie w ogóle, co to... Nie, no jest w takim wieku, co powinien wiedzieć, no, co to wie, no jego żona Anna Applebaum napisała chyba książkę w ogóle o gułagach i tak dalej, nie? No. Zresztą Anna Applebaum to też jest element tej neoliberalnej kasty dziennikarskiej, która nas stara się nas w szeregu pilnować. No wiesz, no co, no nie mamy farta, no a Kaczyński faktycznie rozgrywa wszystkich jak dzieci, no i nie bardzo wiesz, nie bardzo wiem też na przykład, no właśnie moim zdaniem jedyna krytyka tutaj sensowna tego wszystkiego, co się dzieje, która powinna wychodzić ze strony opozycji, moim zdaniem to jest właśnie walenie w to, gdzie są instytucje publiczne, dlaczego tu nie ma nic o, wiesz, inspekcji pracy, dlaczego nie ma nic o, nie wiem, o ochronie środowiska, dlaczego nie ma nic o właśnie rzeczy dotyczących budownictwa mieszkaniowego, tylko wspieramy znowu deweloper. I tak powinna wyglądać ta krytyka, nie? A tamci wychodzą i mówią, że za 15 tysięcy złotych brutto w Warszawie nie można się utrzymać. No. Kogo ma to przekonać, nie? W sensie, wiesz, no ja rozumiem, że to są ich znajomi, ich bańka i wszyscy mieszkają na Wilanowie albo, wiesz, gdzieś tam w apartamentowcach, ale jakby, wiesz, no ten no dla kogo wy jesteście? No wy jesteście dla tego 15-20% najbogatszych Polaków, tak, może nawet mniej, i ta cyt. I tu nikogo nie ma więcej, który was może popierać taką retoryką, no. No niestety, oni cały czas wygrywają, ale ja nie sądzę, żeby długo wygrywali, bo w Europie już są ruchy oddolne. Bardzo, wiesz, no, wyobraź, jak to może być, że któryś z polityków pisowskich, tak zwanych prawicowych, bo dla mnie to nie jest żadna prawica, ale tak zwanych prawicowych, cytuje Varoufakisa. No. Rozumiesz, no, on nie był członkiem Komunistycznej Partii Grecji, ale to jest, no wiesz, no ultralewicowiec, no, prawda? No, dobrze podsumował, że no, mamy przerąbane. Kaczyński czyta Kapitał Pikietego, no nową książkę Adama Leszczyńskiego, a Budka cytuje tylko Margaret Thatcher i Reagana, nie? No, to jest I to jest faktycznie przepaść. No, to jest, oni po prostu nie ogarnęli, co się stało w ciągu ostatnich 30 lat na świecie. Nie? Oni ciągle wierzą, że Reagan, po prostu Margaret Thatcher to są jakieś w ogóle guru intelektualni, a nie po prostu marionetki korporacji, którymi byli. Ojciec mojej synowej, Walijczyk, on brał udział w demonstracjach, był górnikiem. Mhm. I słuchaj, on mi opowiadał, co tam się, bo prasa międzynarodowa tego nie powiedziała, jakie tam te demonstracje i te walki antytaczerowskie robotników, górników, bo ona zamykała nie tylko kopalnie. No to u nas to rzeczywiście, no, jeden człowiek z żółtych kamizelek, jak oglądał akcję obywateli RP, powiedział, waszej policji czegoś brakuje. Mówię, czego? Te pistoletów maszynowych, tych potężnych butli gazowych, czego? No,
pałek tych, które oni mają we Francji? Mówi, nie. Mówię, no to czego? Białych rękawiczek. Więc ta taczerowska policja, no, no to była, no, wiesz, to była tak brutalna, że nawet francuska czy amerykańska nie jest tak brutalna. No wiesz, no ja nie wiem, jak to jest teraz. On nie, no, mi opowiadał, wiesz, on brał w tym udział. No nie, no bo, ale wiesz, no bo jakby, no żeby złamać potęgę, no, wiesz, związków zawodowych, czy w ogóle świata pracy, no to trzeba było użyć przemocy, tak? No jakby, wiesz, pamiętam takiego mema, jak Thatcher przyjechała do Jaruzelskiego i był taki podpis, Mistrzostwa Świata w biciu górników, nie? 1988, nie? Ojej, i wiesz, właśnie nie powinniśmy się z tego śmiać. Nie, no, ale wiesz, no ale kto umożliwił ten szok balcerowiczowski, tak? Kto podpisywał reformy Balcerowicza w życie? Wiesz kto? No, Goldman Sachs. No nie, no, ale w Polsce kto podpisał, no? Jaruzelski się pod tym podpisał, no, on był wtedy prezydentem, tak? No tak, o, no. Kurczę. On był prezydentem, przecież on się pod tym podpisał, nie? Nie, jakby, wtedy w Polsce nie było, jakby nie, i nie widzieć tego związku między huntą dyktatury Jaruzelskiego, a tym, co się wydarzyło na początku lat 90. i transformacją, która była jednak przemocą narzucona, tak, tak, nam. Nikt tego nie wybiegł, nikt nie głosował za planem Balcerowicza, tak? No, ja wróciłem w 97, nie przeżyłem tego. No wiesz, jakby i to jest ciągłość, tak? No, tylko że problem polega na tym, że oczywiście Jarosław Kaczyński i Prawa i Sprawiedliwość, no wtedy była po stronie Balcerowicza, a nie po stronie polskich górników, nie? No, teraz stanęła po stronie, zdaje się, dogadali się z tymi górnikami. Fajna jest sprawa teraz, ja patrzę na tą sprawę, kopalni Turów. I na tym zakończymy. Jeszcze dam jedno ogłoszenie kulturalne i puścimy wam trochę muzyki. Grateful Dead oczywiście, bo dostaję mnóstwo tekstów, że to jest jedyna radiostacja w Polsce. Już, no wiesz, no, w czasach hipisowskich był obciach słuchać Trójki, bo oni puszczali tylko taki pop, wiesz, i rock and roll już uznany, Beatlesów, Rolling Stonesów. Grateful Dead nikt nie puszcza. To jest taki postępowy zespół, wiesz, o bardzo prospołecznych tekstach. To posłuchacie to na końcu i informacji, ale chciałem, o czym chciałem powiedzieć, o tej kopalni tu w Turowie. Bo tam jest jakiś czeski mega magnat finansowy. Babis? Nie, no kto, wiesz, jest jedna Turów, nie? No. W promieniu 40-50 kilometrów jeszcze 5 i 3, 8 takich samych. Nie, one są dalej, Milo. Nie tłumacz tego Turowa, ty po prostu w zwykłym polskim, po prostu tym. To jest, oni chcieli, żebyśmy zapłacili 200 baniek za to, żebyśmy zabezpieczyli im wody gruntowe, a Polacy, wiesz, powiedzieli nara, nic nas to nie interesuje i tyle. No, no ale podobno wybudowali te zabezpieczenia. Ja nic na ten temat nie słyszałem, po prostu słyszałem. Ja no, z tego słyszałem. Może inne media słuchałem. A może, teraz masz szansę się skonfrontować z innymi opiniami na ten temat dzięki bardzo temu. Bardzo dobrze, no podobno jakieś tam stalowe bariery na kilkadziesiąt metrów budowali i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest po prostu polski wiesz, Czesi chcieli za to 35 milionów, teraz już chcą 50, żeby wycofali swój wniosek. Jedna kobieta w Trybunale, wiesz, Unii Europejskiej podejmuje decyzję. Jednoosobowo, nie wysłuchuje obu stron. Ci się poskarżyli na Polskę, no to Polska musi być winna, bo tu kaczory rządzą. A wiesz, nie nasi tu rządzą. No ja wiesz, ja nie jestem do końca, ja nie umiem do końca uwierzyć tutaj w stronie rządowej naszej, bo pamiętam, jak było w przypadku Białowieży, tak? Znaczy jak koncern leśny zwany Lasami Państwowymi, który oszukuje na co dzień, niszczy nasze lasy w strasznym stopniu, po prostu wycinał Puszczę Białowieską i ostatni raz naturalny w Polsce, czy jeden z ostatnich w Europie, znaczy nie ostatni naturalny, jeden z ostatnich w ogóle w Polsce i w Europie, i trzeba było TSUE, żeby oni się zaczęli stosować do zasad prawa jakiegokolwiek rozsądku, tak? Więc dlaczego mam wierzyć polskiej grupie energetycznej, że nie zachowują się jak Lasy Państwowe w przypadku Białowieży? Nie wiem. Mam zerowe zaufanie do tych korporacji Skarbu Państwa i nie zdziwiłbym się, jakby Czesi mieli tutaj w tym sporze rację. No, ja nie wiem, ja słucham jednej i drugiej strony i wiesz, dlaczego Czechów nikt nie pozwał, a akurat Polskę? Wiesz, no ja uważam, że Polska jest w tej chwili atakowana. Rozmawiałem z Grekami, którzy nie potrafią zrozumieć,
Jak to się dzieje? Przecież nasza lewica i prawica, to my tam w telewizji to szklankami w siebie rzucają, wodą się oblewają, wiesz. Tak się kłócą, że tutaj to jest ultrakultura, jak oglądasz te w telewizjach te debaty tak zwanych polityków. Super. Wiesz, to jest ultrakultura. Jeszcze powiedzmy tak. Ale mnie pyta były ambasador Grecji w Polsce, mówi mi, ty, ale co się dzieje z tymi Polakami? Bo my mamy tak, że wiesz, my się napieprzamy, wiesz, w Grecji, ale za granicą to mamy jedną flagę. I wiesz, my nie nadajemy na siebie na zagranicę. A co z Polakami się dzieje, że oni tak atakują? Sami Polacy wysuwają ustawy antypolskie. I to, wiesz, no to dziwi niektórych ludzi. Wiesz, w Unii Europejskiej. Jan Śpiewak się zafrasował. Zadałem mu pytanie, nie ma odpowiedzi. Czasem lepiej milczeć. Czasem mniej znaczy więcej. Dobrze. Małe jest piękne, to jest też. Słuchajcie, więc tak, kończymy audycję. Super, bardzo. Tylko ja chciałem jeszcze jedno ogłoszenie dać. Pozwolisz? Absolutnie. Nie na zrzutkę, tylko na zrzucajcie się na Śpiewaka. Jeszcze. No to dawaj to. Nie, dziękuję. Jeszcze będę jak będę potrzebować pieniędzy na kary i grzywny, to się będę. Na razie jest okej. Albo zrobi demonstrację pod jednoosobową. Niekoniecznie, dużo ludzi cię popiera. I to z wielu stron politycznej sceny. Słuchajcie, ja mam festiwal, ponieważ minęła 90. rocznica urodzin Krzysztofa Komedy, to ja zrobiłem taki mały festiwal w Filmowym Instytucie Audiowizualnym. Uwaga, Wałbrzyska 3/5. I dzisiaj będzie, dzisiaj o 19:00 będzie taki panel dyskusyjny o komedzie. Wystąpi człowiek, którego Komeda wychowywał, jego pasierb, Tomasz Lach, ale będzie też szef Jazz Forum, będzie Tomasz Tuczkiewicz, szef Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego były. A później będzie grał kwintet Wojtka Mazolewskiego. Bardzo popularny wśród młodzieży. Widzę, że za probatą. Szkoda, że nas nie widzicie. Cmokam tutaj z uznaniem. Tak. I później będzie film Czas Komedy. Natomiast jutro o 19:00 będzie tylko koncert i film. Zagra mój zespół Drum Freaks. Czyli zagramy oczywiście tematy komedy, ale zinterpretujemy to w sposób free jazzowy. Ponieważ Wojtek jest w Warszawie, Mazolewski, no to wziąłem go do swojego zespołu na bas. Wiesz, będzie grał też w Drum Freaks, na perkusji super. Będzie grał Apostolis Anthimos, słynny gitarzysta od Stańki Niemena i SBB. O której? Co bilety? Jutro o 19:00. Lista gości. Będzie Mazolewski, będzie ten... Piotr Iwicki, już pisuję na listę Jana Śpiewaka. Widzicie, no opłaca się mieć audycję w Radio Wnet z Milo Kurtisem. Zawsze propagowałem nepotyzm i do tej pory się... Wiesz, bo to jest od starożytności był nepotyzm, wiesz. No, zawsze w granicach był. Przyzwoitości. No, Jan Śpiewak jutro, tak? Czy dzisiaj chcesz przyjść? Nie, dzisiaj chyba nie dam rady, jutro. Ale z narzeczoną. Narzeczoną, plus jeden. Ty, ale wszyscy słyszą. Widzicie, jak to jest? Piszcie do mnie na Messengerze, że chcecie, to może jeszcze się to może jeszcze się zmieścicie, bo tam może wejść 60 osób. Jeśli ktoś jest za... Ale nie, to wszystko będzie streamingowane. Jutro gra zespół Drum Freaks, jeszcze gra Janusz Janina Iwański, najbardziej psychodeliczny gitarzysta polski. No, będzie septet, więc wszystkich nie wymienię. Jutro o 19:00. FINA, Filmowy Instytut Audiowizualny, ulica Wałbrzyska 3/5. Poświęcamy się komedzie. I znalazłem nazwę na to, co my będziemy grali. Jazz psychodeliczny. Super. Jeszcze chyba nikt przede mną nie użył tej nazwy, a teraz posłuchamy na zakończenie z socjalistycznym pozdrowieniem Jan Śpiewak i Milo Kurtis i słuchamy Grateful Dead.